We wtorek w ramach obchodów Święta Policji swoją wewnętrzną uroczystość zorganizowało Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dla legionowskiej szkoły ten rok był rokiem przełomowym. Chodzi tu przede wszystkim o kluczową rolę, jaką centrum odegrało w organizacji Euro 2012. Pierwszy etap to początek roku i oprócz realizacji procesu dydaktycznego przygotowywanie się do największej operacji w dziejach polskiej policji, czyli zabezpieczenia Euro 2012. Wówczas doszło do bardzo dynamicznego rozwoju infrastruktury, wielu remontów, inwestycji, zakupów. To oczywiście wszystko pozostanie i będzie służyło potem już na rzecz procesu dydaktycznego. Drugi etap to już sama operacja Hat-Trick i zabezpieczenie mistrzostw. Z tego zadania zarówno CSP jako gospodarz Centrum Dowodzenia, jak i cała polska policja wywiązały się wzorowo. To nie jest tylko nasza ocena, my jesteśmy z siebie zadowoleni. Oczywiście mamy też świadomość pewnych drobnych błędów, które popełniliśmy, ale one nie miały żadnego większego wpływu na stan bezpieczeństwa. Natomiast jesteśmy też oceniani przez naszych zwierzchników bardzo dobrze, więc jest to chyba najlepsze świadectwo, że wszystko poszło zgodnie z planem. Świadczy o tym także liczba funkcjonariuszy nagradzanych i awansowanych na wyższy stopień. W uzasadnieniu sporej części nominacji doceniano właśnie pracę w Policyjnym Centrum Dowodzenia operacją Euro 2012. Wtorkowe święto połączono z uroczystym otwarciem zespołu strzelnic. Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Posiadamy tutaj strzelnicę otwartą, półkrytą z rotundą, dwie osie strzelnicy krytej, dwa tory taktyczne, które pozwalają realizować również strzelania właśnie wysiłkowe, strzelania w różnych sytuacjach zawodowych, ćwiczyć zachowanie się policjantów w takich sytuacjach oraz strzelnicę taktyczną. Gdzie można ćwiczyć interwencje w zamkniętych i ciasnych pomieszczeniach? Konstrukcja strzelnic pozwala również na korzystanie tam z karabinków automatycznych. Bardzo surowe przepisy, które dotyczą budowy strzelnic w Polsce w bardzo znaczny sposób ograniczają możliwości pracy z taką właśnie bronią, a dzięki zastosowanym technologiom ta oś umożliwia nam pracę z amunicją pośrednią. Za tę technologię trzeba było jednak sporo zapłacić. Budowa zespołu strzelnic kosztowała prawie 43 miliony złotych. Duże środki zostały zaangażowane, żeby on powstał, ale warto było. Jak dzisiaj widać, jest to absolutnie XXI wiek i wiele policji na świecie może nam go pozazdrościć. Trzeba mieć także nadzieję, że już niedługo świat będzie zazdrościł Polsce świetnie wyszkolonej policji.